Cześć, witajcie bardzo serdecznie w nowym filmie na kanale Lakierowniczka. Dzisiaj mam dla Was kolejne jesienne zdobienie, które koniecznie musicie zobaczyć, bo naprawdę wszystkich dookoła zwaliło z nóg, a jest tak proste i tak szybkie do wykonania, że no na pewno chętnie większość z Was go wypróbuje. I pewnie ci, którzy śledzą mnie na bieżąco, już widzieli tą metodę, ten sposób wykonywania zdobienia. Bo słuchajcie, nagrywałam filmik o kilku metodach na zdobienia marmurkowe. Tutaj macie link do tego filmu i na dole w opisie. Tam pokazywałam Wam różne metody, bo naprawdę jest ich całe mnóstwo. I jedna z tych metod była wypróbowana przeze mnie po raz pierwszy i mega spodobał mi się efekt, który uzyskałam. I ja wtedy Wam zapowiadałam, że na pewno kiedyś go wypróbuję tak na dłoniach, na stylizacjach. Ale ten czas leciał, leciał, leciał i teraz przyszedł moment, w którym na moich paznokciach koniecznie chciałam wypróbować te najnowsze kolory marki Semilac Shimmer Dust, które pokazywałam Wam w nowościach września. Tutaj macie link do filmu. Cztery kolory nudziaków z holodrobinkami. Ja wybrałam sobie ten najbardziej nudziakowy, czyli numer 321 Dust Caramel, który ma taki właśnie odcień bardzo zbliżony do koloru skóry i w sobie holodrobinki. I chciałam coś delikatnego, ale chciałam stworzyć zdobienie. I tutaj dodałam oczywiście koloru białego, tym razem jest to żel, żel do zdobień biały z AliExpress, marka Venalisa numer 1530 oraz odrobina błysku dodatkowo, bo tam macie już holodrobinki, ale coś jeszcze bardziej błyszczącego, czyli Kinetics numer 414, kolor o nazwie Sweet or Brat i to jest kolor w odcieniu różowego złota w takim bardzo foliowym wykończeniu. Te trzy produkty stworzyły przepiękny marmur bardzo ciekawą metodą. Za chwilę zobaczycie, jak to wykonać po kolei w każdym etapie. Ja położyłam sobie najpierw bazę, jest to baza budująca marki Vogo w kolorze Light Peach, bardzo delikatny przoskwiniowy odcień, bardzo ładny kolor. Ja bazy budujące tak jak zawsze kładę w jednej cieniutkiej warstwie i drugiej nieco budującej. I na to położyłam jedną warstwę koloru Semilac 321 Dust Caramel, która dała już takie lekkie krycie, bo chciałam mieć bazę, która w pełni dotrze do każdego zakamarka paznokcia, więc położyłam ją w jednej warstwie na wszystkich paznokciach, utwardziłam i przeszłam do tworzenia dzisiejszego zdobienia. Aby takie zdobienie stworzyć, będziemy mieszać wszystkie te trzy kolory, ale nie na paznokciu, tylko obok. Bierzemy sobie jakieś szkiełko, podstawkę, podkładkę, gumową, obojętnie i malujemy dosyć grubą taką krechę kolorem bazowym, czyli właśnie tym nudziakiem z holodrobinkami. Następnie aplikujemy sobie kolor biały. Ja sobie wzięłam cienki pędzelek i tego białego kładłam dosyć mało w takich cienkich pasach, trzech albo czterech na szerokości całego tego koloru. I następnie dodaję brokat. Pamiętajcie, że brokat w tych stylizacjach bardzo mocno się trzyma, mocno chwyta, więc go kładłam tylko miejscowo delikatnie. I teraz najlepszym sposobem jest wzięcie pędzelka od gradientu, od ombre, tego, który na końcówkach ma bardzo mało produktu. I nabieramy sobie tą naszą mieszankę na ten pędzelek i przenosimy na paznokieć, odkładamy delikatnie, poruszając pędzelkiem na boki. I możecie zobaczyć, że w tym momencie sam tworzy się efekt marmuru. Wychodzi on taki bardzo nieokrzesany, nieokiełznany, nie wiemy jak do końca wyjdzie, ale przez to, że te proporcje białego i złota są dosyć delikatne i bazę już pod spodem mamy, możemy sobie idealnie wzór rozłożyć. Słuchajcie, no to jest chyba naprawdę najlepsza metoda na wykonanie marmurków. Wyszły przepięknie, efekt jest naprawdę mega fajny. Ja najpierw chciałam sobie zrobić na jednym paznokciu, później stwierdziłam, że może na tych dwóch, a resztę zostawię gładkie, ale tak mi się spodobał efekt, który można było uzyskać, że w ten sposób ozdobiłam całą dziesiątkę paznokci.
Co ważne, bardzo dużą robotę robi tu właśnie ten pędzelek od ombre. Widzicie teraz, jak powstaje całe to zdobienie, więc na co zwracać uwagę? Przenosić wzór delikatnie, odkładając go na paznokciu i nie kłaść za dużo tego białego i tego brokatowego, ich wystarczy mała ilość. Ważne jest również to, że po prostu odkładamy tak jakby te warstwy lakieru na paznokciu. Nie mieszajcie za dużo, nie kombinujcie za dużo, bo wtedy zaczyna Wam się po prostu mieszać ten biały z kolorem bazowym i wychodzi taki nieciekawy efekt. Oczywiście trochę one muszą się wymieszać, ale te linie białego muszą być widoczne. I to jest, słuchajcie, pierwsze moje podejście do paznokci taką metodą marmurku na moich własnych dłoniach. Wcześniej próbowałam tylko jeden raz na jednym wzorniku i to wszystko. Więc jak widzicie, to po prostu od razu wychodzi. To jest metoda tak szybka, że ja szybciej zrobiłam dwie dłonie, niż zazwyczaj ozdabiam jedną. Więc naprawdę no, musicie wypróbować tej metody marmuru. Uważam, że mega fajnie sprawdzi się ona w ciemnych kolorach. W zeszłym roku robiłam Wam zdobienie z marmurkiem bordo, złoto i odrobina bieli. Podlinkuję Wam tutaj, bo to było przepiękne zdobienie, w ogóle chyba jedno z takich ładniejszych w takich mojej w ogóle karierze, czy w tych latach, których malowałam. Naprawdę to było przepiękne zdobienie. I słuchajcie, wtedy ten marmur robiłam na paznokciu bezpośrednio. I też było fajną metodą, w której robimy takie nieregularne kropki na paznokciu, je rozciągamy, ale wtedy zawsze widać, gdzie ta kropka była odłożona, wtedy widać, zawsze dłonią, jak pracujecie, to wychodzi takie bardziej opanowane, niż jak odkładacie w ten sposób lakier. Więc ja już mogę Wam powiedzieć, oczywiście pewnie trochę mi zejdzie czasu, zanim się naprawdę za to wezmę, ale chcę wypróbować tą metodę, tych pazurków, w ciemnych kolorach. Granat, butelkowa zieleń albo bordo, bo po prostu uważam, że będzie to robiło efekt wow. Marmur w tym wydaniu wyszedł bardzo delikatny, bo to złoto się tak fajnie mieni, gdzieś tam mało tej bieli, kolor bazowy jest również jaśniutki. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej metodzie. A ja jeszcze chciałam Wam wspomnieć o tych semilakach Shimmer Dust, bo dostępne są 4 kolory. Od numeru 319, taki bardziej różowy kolor. 320 to jest taki najjaśniejszy, beżowy. 321, czyli właśnie karmelowy, ten, który widzieliście dzisiaj. I 322, czyli taki ziemisty, chłodny brąz. Jeżeli ktoś z Was lubi jasne kolory, nudziaki, a jednocześnie chciałby, żeby coś tam się gdzieś mieniło delikatnie, bo to nie jest taki chamski, intensywny brokat, tylko taka holomgiełka. On mieni się naprawdę na wszystkie kolory, tęczy, jak zaczniecie ruszać dłonią, ale tak bardzo subtelnie, delikatnie. Więc to jest coś, co naprawdę warto mieć w swoich lakierach, bo ja mam te 4 kolory od kiedy one właściwie zostały wypuszczone, czyli to już 3 tygodnie mniej więcej. I ja używałam każdy z nich po kilka razy, bo to jest coś, co po prostu na pewno Wam się kiedyś przyda. Bo są takie kolory, po które sięgacie rzadziej, a to są po prostu nudziaki, tylko w takiej troszkę intensywniejszej odsłonie z brokatem. Więc naprawdę do krycia, jeżeli chodzi o krycie, do pełnego krycia spokojnie 2 warstwy, bo one mają bardzo dobre krycie. Wszystkie kolorki są fajne, zależy czego poszukujecie. Bardzo dużo osób zachwycało się tym takim ziemistym, szarawym brązem, bo on jest fajny na jesień, ale moim zdaniem najuniwersalniejszy jest kolor 320 i 321. 320, jeżeli szukacie takiego jaśniutkiego beżu, a 321, czyli ten karmelowy, jeżeli szukacie nudziaka, który się zleje fajnie z kolorem Waszej dłoni. Więc mam nadzieję, że taka krótka opowieść o tych kolorach Shimmer Dust Wam się spodobała, bo trochę chciałam Wam je odwzorować. W międzyczasie wrzuciłam Wam zdjęcie. Ono pojawiło się już na Instagramie, na którym widać wszystkie te 4 kolory obok siebie. Jest to takie dosyć rzeczywiście oddające rzeczywiste kolory tych po prostu lakierów. Więc mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Czekam na Wasze komentarze odnośnie metody marmurkowej, bo ja jestem nią zachwycona i chyba po prostu nie chce mi się już robić inną metodą marmurków. Jeżeli coś Wam nie pasuje w tym, co wyszło, że tak powiem, od razu z przeniesienia lakieru, to możecie sobie pędzelkiem coś tam delikatnie pomalować, domalować,
Ale ja nie widziałam takiej potrzeby, po prostu same stworzyły się przepiękne marmurki. Czekam na Wasze komentarze, subskrypcje i polecenia, a widzimy się już w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, pa pa!